Ej, a tak naprawdę to te nietoperze były z Nysy. Tutaj z twierdzy. A nie z Wuhan. A tu z Nysy. A tutaj patrzcie się na to, bo my tu właśnie jesteśmy w tym miejscu. Patrzcie się, to jest ta wieża. I tam są te nietoperze. No i tam są te nietoperze. Tam jest w ogóle to laboratorium, w którym wyprodukowano tego wirusika. No i tutaj patrzcie się, to jest to. Patrzcie się, jakie tu jest kozactwo. Ja nawet nie wiedziałem, że to takie rzeczy są. A tu obok do szkoły chodziliśmy. A tu no, tu przez 5 lat do szkoły chodziłem. Ja nie wiedziałem. W kształcie gwiazdy, chodniczki tu porobili. Teraz już żeśmy sobie jechali, a wcześniej nie było. To jest taki forcik. O, ale kozak. Ta gwiazda to coś oznacza. No ta gwiazda coś pewnie oznacza. Szatana. ID 20, czy tam 2020. Nysa. No i to są te nietoperze. I tu są właśnie te nietoperze. To jest zagrożenie, widzicie? To jest zagrożenie, ostrzeżenie. W korytarzach są nietoperze. No i takie coś. Tak to wygląda. Się nie dziwię, że to cały świat się tego boi. Drugie szkiełko. Tu kawałek. Tu kawałek. Tu kawałek. No. Może coś z tego jeszcze złożymy. No i takie buty, że kozy chodzą kaczego, nie kaczego, gęsiego, no i te. Dzień dobry, dzień dobry. No i jesteśmy właśnie na takim jakimś mega porcie w Nysie. Widzieliście, że takie rzeczy są tutaj w Nysie? Nie porcie, tylko fort, Jezus. Fort numer, fort. Nie fort auto, tylko fort jako, jaki taki fort. Dwa w Nysie i takie rzeczy tutaj są. No, takie właśnie fajne rzeczy. I sobie tu przyjechaliśmy rowerkiem i tak sobie, takie rzeczy normalnie. O, takie bunkry. Cyk, cyk. I tutaj ogólnie chodzą kozy. O, tu są teraz, patrzcie się, jak się kozy na nas patrzą, boją się nas. Jak przyjechaliśmy, one wcześniej sobie tu chodziły, trawę jadły. I normalnie tam cyk, 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 tam po dachu, bach, 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 tu. I już są tutaj z tej strony. No i... No i teraz się hitu dowiedzieliśmy, bo pan mówi, że trzeba sobie pół godziny czasu zarezerwować. Można tutaj przyjść, od przyszłego tygodnia otwierają i pozwiedzać ten fort, pochodzić tutaj po środku. Ja nie wiem, on jest jako przewodnik, tak? No, tak, tak. No, tutaj pan jest jako taki przewodnik i nas oprowadzi. Wszystko może będzie bardzo fajnie. No, i w przyszłym tygodniu nas tu ładnie oprowadzi, bo dzisiaj mamy sobotę, tak? Tak. No, dzisiaj mamy sobotę, to w przyszłym tygodniu sobie tu przyjedziemy na pół godzinki i nas pan tutaj poprowadza. No, a tutaj właśnie ten, o właśnie takie drzewo tam już naciupane, wszystko przygotowane, ławeczki, kiełbaski. Kiełbaski. No normalnie. No. O, i kozy idą, patrzcie się, idą. Kaczego? Nie, gęsiego. Dzisiaj Dorota dostała gęsiej skórki i ja mówię tylko, że dobrze, że nie kaczej. Bo jest tak zimno, znaczy tu jest fajnie ciepło, bo nie wieje. No, ciekawe co ta kuska zrobi. No, to by nóżki nie złamała. Powiem ci, że po schodach będzie schodzić, ale lęku wysokości to one nie mają. No, ale co? Zejdzie? Czy się będzie bała? One chyba się jednak nas nie wystraszyły, tylko one chciały do nas przyjść. Tylko się tak trochę wstydzą i poszły tam naokoło, górą, tutaj cyk. O, a ta jedna już tu idzie odważna. Co to jest? Co to za koniec świata? Koniec Nysy. Jo, patrzcie, tam można wejść. Uuuu! Tak, włączę latarkę. Ej! Ten pan nas chciał tam. Chodzisz? Nie. Ten pan nas chciał poprowadzać po takich rzeczach? No tylko, że tamte są odrestaurowane, a to nie. One się wystraszyły własnego cienia latarki! Nie wiem, czy mi jakiś nietoperz nie spadnie na głowę. Ale patrz, jak tu zimno! Jezu. Jezu, jak tu śmierdzi, nie, ja tam nie idę. Fort, o, fort drugi Regulicki, no. Dlatego tu jest ten, wioska jest Regulicka przecież. No. O, macie ten, macie kod QR. I w ogóle to patrzcie się, jak tutaj jest ładnie odrestaurowane. Tam będzie można sobie pochodzić po tych komnatkach, już się cieszę. Tutaj taki ten, patrzcie, tutaj taki fort. No, taki fort. Chyba rycerze są pod rycerzami.
rycerze? No, znaczy tutaj podpisałeś sobie. A. Wow, patrzcie na to, jakie te, jakie podpisy. Ciekawe, co to jest. Ciekawe, jak bardzo stare są te podpisy. Jo, na każdej cegówce. Wow. To są jakieś numery, nie wiem, co to za numery. Lublianie jakieś. Tarnów. Albo to tylko jacyś turyści, co byli, to sobie coś typu popać grali. Ale to tam aż do góry. No, ale na wszystkich. Patrz, to tam do góry całkiem. Mm. Tu, z boku. To z drugiej strony też. Patrzcie, normalnie takie rzeczy w Nysie są. Właśnie teraz jedziemy na Fort Prusy, brama ceglana. Tam są wysokie obwałowania Orląt Lwowskich i Fort drugi, gdzie byliśmy. A teraz właśnie ciśniemy tam. No. Okej. Okay. Gdzie tędy dojedziemy? Gdzie chce ci dojechać? Nie wiem, gdzieś tam koło szkoły, koło ekonomika, gdzieś tam w tamtą stronę, czy gdzie? Nie, na pewno nie tam. Nie tam? A gdzie? Jak tu wyjedziecie, wyjedziecie na tak na asfalt. A to już jest Jędrzychów? I wyjedziecie na Odmochuskie koło CPN. O kurczę, to daleko. No troszeczkę dalej. Aha, to gdzieś tam trzeba było w tamtą stronę jechać, żeby już to skrócić. Tędy by można było szybciej, ale nie przejedziecie tędy, bo to jest chaszcza. No, no, no. Nie, tu sobie jedziecie jeszcze kawałeczek dalej, taki zygzak będzie. I później na ten, na lewo, wzdłuż takich tych domków wyjedziecie koło tego, tam będzie niedaleko, będzie CPN. Dobra, to dzięki. No chyba, że chcecie jechać, nie tak. No właśnie, nie, bo tam później jak pojedziemy się tutaj prosto i w prawo, to... Na dół, tam na Grodkowską gdzieś, tak? Nie. To gdzie? Jedziecie na Słowiańskiej. Na Słowiańskiej? No, koło tego Szczęścia tam. No, Szczęścia sklepu, tak. Dobra, to jedziemy tu najwyżej, dalej. Dzięki. No nie ma. Kurde, to daleko, nie? Lat mieszkamy w Nysie, a takich cudów żeśmy nie widzieli. Płacze, jakaś ścieżka. Ale kozactwo. Ja pierdzielę. Ciekawe, gdzie tu wyjedziemy, ale wieje. Czekaj, czy to w koło jedziemy?